Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną siostra, witam. Ja, gramy w Spirit Farera. Tylko nacisnęłam pierwszy lepszy guzik i skoczyłam od no, raz. Standardowo, jak mówiłem, dzisiaj sprawdzamy jak działa funkcja kołopa. A to co robi? To dzwoni, żeby budzić ludzi. Mogę dzwonić. Siostra, nie, bo będziesz ich wkurzać. O, Gwen. Tak. O, patrz, kot mi się wspinać. Dobra. Gadajtaj. Standardowo moje wspaniałe tłumaczenie, którego mam dosyć. Lepiej wygląda niż sobie myślałam. Aha. Jest tu trochę jakieś pewnie francuskie słowo z tego co rozumiem. Więc no nie przetłumaczę, bo nie umiem we Francję. No jest trochę tego czegoś w tym wszystkim. Proste, lecz eleganckie. No dobra, powróciłem. Oczywiście pozdrawiam rodzinkę, która jak zwykle musiała mnie wołać. Dobra, więc jak mówiłem, proste, lecz eleganckie. Teraz wszystko, co musisz zrobić, to zasadzić nasiona polowe w tym miejscu. Nasiona mogą rosnąć tylko w odpowiednich dla nich miejscach. Ogrodowe nasiona nie będą rosły na polu, więc nawet nie próbuj. Ale znasz mnie. Co? Aha. Ale znasz mnie. Zabiłabym nawet plastikowego kaktusa, więc no. Nie trzymaj się moich słów aż tak kurczowo. Dobra, drugie odwiedziny domowników zaliczone. Zobaczymy, jak tym razem będzie. Patrz, jak nurkuję. Dobra. Tak czy siak. Teraz jest tylko jedno miejsce, gdzie możemy znaleźć odpowiednie nasiona. Teodor specjalizuje się w nasionach. Pip, pip, pip. Rozpraszasz mi swoim hałasem, siostra. Zbudował swój sklep, ustanowił swój sklep w Hummingbergu. Najbardziej ruchliwym mieście w całym regionie. Teodor i jego bracia są założycielami, jakby to nazwać, spółki shopów, czy coś tego typu. Dosyć takiej, powiedzmy, podejrzliwej, czy nie do końca legalnej, tak bym to był najłatwiej tłumaczyć, takie shady. Placówki marki handlowej. Z bardzo wątpliwymi wartościami moralnymi. Ten świat naprawdę ma problemy z nie do końca w porządku praktykami biznesowymi. Jako, że nie chcę, żebyś została oszukana, pójdę z tobą i zajmę się większością rozmów. Spotkałem już kiedyś tego shopa. Jego brak uczciwości był olbrzymi, coś tego typu. Nie chcę mi się teraz myśleć. Więc do Hummingbergu w takim wypadku. Musimy znaleźć tylko trochę nasion dla pola. Okej. Okay. Siostra, czyń honory. Idź do pokoju kapitańskiego i dzisiaj ty obsługujesz mapę. Tu? Tak. No. Gdzie ja mam stanąć? Tak, to jest mapa. I teraz wybierasz. Nef? A więc tak, tam mamy Hummingberg. To są te takie... O, tu możemy znaleźć skrzynie z różnymi zapasami. No to idziemy to tu. To są pola medus mrocznych, ale teraz radzę się to tym nie bawić. To najpierw idziemy tu. Możesz to zobaczyć niżej, bo może niżej coś jest gdzieś. Łocie. Co to? Tu jest stocznia Alberta, nie ma co płynąć, nie stać, jest na ulepszenie. Ja bym popłynęła do skrzyni. Wiesz co, może trochę pójść. Dobra, te są na drodze. Dobra, to do tych popłyńmy. Okej. Okay. I pamiętaj, musisz być na statku, żeby on płynął. Jeśli nie jesteś, on się zatrzymuje. A teraz zapraszam na zewnątrz, połowisz sobie ryby, czy coś. Tutaj. Możesz przysiąść do... Wracaj na statek, bo on się zatrzymuje, jak ciebie nie ma. No. Ktoś to sobie połów ryby, a ja nie wiem, co będę robił w tym czasie. Ja nie wiem, jak się łowić. I tym samym przyciskiem będziesz potem wciągać. No dobra. Jak zobaczysz, że zacznie brać, to wtedy wciągasz. Jezu, jak to dziwnie wygląda. Wyłowiłam. Ktoś to łów dalej, ja w takim razie zacznę, może, nie wiem, szykować trochę żarcia? W sumie
Nie próbowałem już robić nic z małżów, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj, skrzynie są. Jesteś na miejscu. B, pewnie anulujesz. Tak. W takim razie zapraszam do wody. No i pora zbierać, co jest. O, w sumie mamy chyba prawdopodobnie nasiona już. Te, które mieliśmy kupić. O, proszę. Więc ja zaraz posadzę coś. O. A są jakieś muszle przy okazji u nas na statku, czy nie? W sensie, wiesz, poprzyklejany. No w sensie nie widzę na razie. Dobra. Aha. To jeszcze dalej to płynie? No bo są dwie. Dobra, mniejsze z tym. Powiedziane, że są dwie. To ja tej posadzę, co mamy. Aha. Mamy kawę. I len. I właśnie coś typu. Ja posiadam więcej kawy, bo wiem, że Gwen uwielbia kawę. Sama to zresztą mówiła. O! Jedzenie gotowe. Tak, w kuchni. Wysiągnij z piekarnika. Aha. Czyli małże na parze, czy coś tego typu. W ogóle zobaczę, jak tam z Gwen. Oczywiście tylko ja mogę gadać. Zobaczymy. Ja mogę. Głodna. A mogę przytulać? Właśnie, niestety nie możesz. A więc jest głodna i jest w optymistycznym nastroju. Dobra, to w takim razie przytula i nie będzie za dobrze. Prawdopodobnie będę musiał jej dać rybę, a ryba nie jest jej rodzajem pożywienia. Nie. Daj jej tę muszlę. Ale to dalej nie jest ten typ, który ona lubi. I teraz nie wiem, co jej dać. Ale spróbujemy z muszlami może. Aha. Nie lubi. Czyli ona bardzo nie lubi tego. Zobaczymy, jak z rybą. Okej, czyli rybę po prostu. Thanks, I love it. Mhm, czyli smakuje jej mniej więcej ryba, ale nie lubi małżów. Okej. Dobra. To w sumie dzień się kończy. Płyniemy dalej. Dzień się kończy, więc już nie będzie można chwilę nawigować. Więc zapraszam, możesz wyznaczyć kurs następny, a potem czekam w łóżku. Czekaj, nie mogę. Bo już jest za późno, żeby. Za ciemno, żeby nawigować? Nie, no możesz. Nie. A, czyli ja muszę tym razem, dobra. W takim razie. Tutaj. Ale i tak już nie popłyniemy, więc zapraszam do spania. A ty jesteś na zewnątrz, nie wlazłaś do budynku. Teraz byś mogła nawigować. No. Aha. Nie można z tego korzystać we dwóch, serio? Ale mogę za to pogłaskać kota. Cute. Dobra. Czyli jak się gra w kołopie, to nie można spać, okej? To idę łowić. No dobra, to ty łów i w sumie widzimy się, jak będzie poranek. Póki co niestety nic nie można robić fajnego, co nie będę marnował czasu odcinkowego. Już przestaliśmy płynąć. Wiecie co, ludziowie, coś dziwnego się stało. Jest noc, a i tak mogłem płynąć. Dopłynęliśmy. Może to jest kwestia, że jak się gra w kołopy, tak jest Hummingbird odkryty. Wow. Dobra. Alright. W porządku. Jesteśmy. We're here. Let's... Chodźmy kupić trochę nasion. Teodor postawił swój sklep gdzieś na tej wyspie. Odwiedźmy go. Dobra. Kot, czynisz honory i wiosłujesz? Czy ja mam wiosłować jak zwykle? Ja cię wiosłuję. Ja chcę wiosłować. No i moja postać wiosłowała jak zwykle. A ty tylko na ramieniu siedzisz, leniu jeden. Ech, dobra. Okej. Okay. To jest fajne, ja chyba na ich sklocie pobiorę. Miałaś to na ich sklocie? Nie. Tak? Nie. Miałaś. Dobra, spójrz dobrze na tą kapliczkę Stella. Jest po prostu oszałamiająca. Niektóre obiekty w tym świecie po prostu rezonują z przewoźnikiem zmarłych i wiecznym światłem. Słyszałem, że ten monument ma potęgę, by wzmocnić umiejętności wiecznego światła. Te dwa sloty, nie wiem jak to przetłumaczyć dobrze, ale takie można powiedzieć wgłębienia, muszą być wypełnione. Jestem prawie pewna, że muszą to być obole. Ale żeby zrobić obole, musisz powitać więcej duchów na twoim statku. A jestem pewna, że niedługo odnajdziesz więcej zaginionych dusz, tak jak i mnie. Okej, okay. A w ogóle co to jest? Czemu nie jest taka ładna?
podwójny skok. Nieźle, przyda się. Fajnie, i co teraz? Nie wiem, chyba musimy odnaleźć ten sklepik cały. No chyba ten sklep w nocy będzie zamknięty. Nie wiem. Ja się aż tak na tym nie znam. O, a jednak jest otwarty. Tu. Dobra. W ogóle ta grafika jest tak piękna. Już mówiłem, że ładnie. Dobra, spróbuję z tym pogadać. Sprzedaj, kupuj, rozmawiaj. Dobra, to kupujemy. Klucz. Co? Ile to kosztuje? What? Ile? Czekajcie. Aha, 10, 100, 500 tysięcy za jakiś kluczyk? Nasiona za 7 tysięcy? Nie, nie. To są jakieś żarty. Limestone. Nie, ja nic nie kupię. Te ceny są po prostu poza kontrolą. Nie pozwolę, by sobie tak po prostu oszukiwał ludzi coś typu. Gotowa na to, żebym trochę nawrzeszczała na tego kupca? Tak. Oczywiście. Dobrze, zróbmy to. Teodor, wiem, co tutaj robisz. Powinieneś wstydzić się siebie. Ty śmieciowa pando. Ciekawe. Dowaliłam. Ludzie jak ty są powodem, dlaczego posiadamy środkowe palce. No. Dobre. Co? Panienko, co to ma znaczyć? Mój przyjaciel tutaj, czy moja przyjaciółka bardziej, bo Stella, podkreślam, z dziewczyną, jest nowym przewoźnikiem dusz. Ale nie jest świeżakiem. I ja też nie jestem. To małe oszustwo, które ty robisz, nie zadziała na nas. Ale ja... Mogę potwierdzić, że moje ceny biznesowe są trochę... Znaczy są... A, że moje praktyki biznesowe są trochę... poza kontrolą, czy poza normą. Ostrzegam cię. Ty... Oj, tutaj nie brakuje mi słowa, ale ogólnie pasiasty... Wiesz, to chyba była łasico, czy coś tego typu? Dobra, ty pasiasty łasico. Nie będę tolerować takiego zachowania ani sekundy dłużej. Nie, już się plączę znowu, nie lubię takich sytuacji. Po prostu ani mi się waży robić tak dalej. Tylko uczciwe ceny. Ja... Przestań być krętaczem w końcu. I następnym razem, jak cię zobaczymy, spróbuj być milszy. Jeśli będziesz mądrzejszy... Aha. Będziesz mądrzejszy, tego typu, dobra. Rozumiesz? Ale... Tak. Tak, oczywiście. Wobec mnie, że dostosuję moje ceny. Proszę cię. Niech wrzeszczy na mnie już więcej. Nawet dam ci zniżkę. Ej, ty. Tak, ty. Twoja przyjaciółka nieźle dogadała temu chciwemu merchantowi, chciałem powiedzieć, z kupcowi. Za dużo Englisha. Wyglądacie, jakbyście mogli dołączyć do drużyny górnoschodowej. Chcecie przejść, czyż nie? Widzę to w waszych oczach. Nie będę okłamywał. Jest to dosyć fajnie, będąc tutaj na górze. Tak, wszyscy najlepsi ludzie są tutaj. Nie bądźcie jednak zbyt podekscytowani. Jakiś idiota złamał drabinę. Musicie być w stanie bardzo wysoko nieludzko wskoczyć, żeby się tam dostać. Możecie też wejść schodami w tym domu. Ale jakiś inny idiota zgubił klucz. Wiem chyba, jaki to będzie klucz. Tak czy siak. Do zobaczenia. Ekipa górnych pięter na zawsze. Dobra. To jest chyba ten klucz, który on sprzedaje. Pewnie tak. Zobaczmy w ogóle, czy ma jakieś lepsze. Dobra, nieważne. Dobra, to są po prostu typowe teksty, nie będę tego tłumaczył. Zobaczymy, czy teraz... Okej, cena jest już normalniejsza, ale dalej za drogo. I co tu mamy? Teraz to normalne ceny. Mogą być jeszcze niższe, dobra. Kupię tak ze dwa takie jeszcze na zapas. 4 kukurydze, 1 marchewkę. Już nas nie stać na nic. Dobra, fantastycznie. Jeśli masz wszystko, co potrzebujesz, no to ja odejdę. Ale nie czuj presji, zostań tutaj tak długo jak chcesz. Spotkamy się na łodzi, czy cokolwiek, dobra. To w takim wypadku, no może pozwiedzajmy coś jeszcze trochę. Aha, czyli dalej nie wejdziemy, dopóki się nauczymy chycać. Albo nie będziemy bogaczami.
Dobra. W sumie nie wiem, czy jest tutaj cokolwiek jeszcze do zwiedzania, do zrobienia. Poza tym, że jest hydrant i gdybym miał psa, to pewnie ten pies by chciał go osikać. Co? Kotwica? No ja tak nurkuję. Okej, czyli kotwica cię zmusza do nurkowania, chociaż ty boisz się wody, nie jako kot. No, tak Gwen zostawić... Gwen tam została? Aha, ale przed nami ci nie wchodziła, ale to jest jedyny sposób. Dobra. O, to trzeba może... podlewać, trzeba podlewać. Może ustalmy, że gdzie polecimy. Ja bym proponował na Majtuzy, ale stopnia pierwszego, bo wiesz, że są różne stopnie, żebyśmy pozarabiali trochę i pozbierali świecącą galakretkę. Spoko. Może Gwen się zadowoli. Ona nie lubi Majtus. Boi się ich. Dobra, to... to chodź. Na Sterburtę. A, no tak, jeszcze muszę wejść. Gdzie? Którędy? Nie wiem. W błocie. W sumie to... jakieś burze. No tak, tu są Majtuzy pierwszego poziomu, ale tam są właśnie jakieś burze i nowa wyspa, więc nie wiem, co będzie lepsze, szczerze. Ja bym na razie z tymi Thunderstream. Widzisz? Błyskawica w butelce. Tam miał rację. No. Dobra, na początku może na Majtuzy, a potem lecimy do błyskawic. No dobra, jak chcesz. Kurs wyznaczony. Na Sterburtę. O, słońce wschodzi, w końcu. No w końcu. To ja idę łowić. Ale ciekawe, że jak się gra w koopie, to w sumie w nocy też można normalnie nawigować. Moim zdaniem jest to... Może nie tyle, co jakieś przyjemne, nieprzyjemne, po prostu jest. Okej. Okay. Czemu ciągle te same ryby biorą? No nie wiem, może dlatego, że tak? Może w innym miejscu będą inne brać. Czekaj, jeszcze jest... muszę zobaczyć tylko jedną rzecz. W którym się to zmieniało? A dobra, można już budzić. Ja chcę budzić. To budź. Cześć, Gwen. Zobaczmy w ogóle, w jakim jest nastroju. Ja w dobrym nastroju nawet. Okej. Nie ma o czym gadać. Jest w dobrym nastroju, no to... W sumie... Nie wiem, czy jest coś jeszcze do zrobienia. Chociaż w sumie... Sprawdzę, co można ugotować z tych... Z... Kłody. Z kłody dawaj. Węgiel wyjdzie pewnie. O, Gwen coś od nas w ogóle chce. Dobra, leć do Gwen. Ja przypilnuję. Okej. Wygląda świetnie. Zawsze o krok przede mną, Stella. Twoje kciuki są tak zielone jak... Czy twoje palce... Jak tłumaczyć, tak tłumaczyć? Jak twoja czapka. Weź muszlę, bo jakaś się przykleiła. Josiu. O, jakieś lepszej jakości chyba. To chyba tu jest. Ta łódka niedługo będzie z bardzo przytulną, zieloną farmą. Pływającą farmą. Nie zapomnij tylko, że będziesz prawdopodobnie musiała je na jakiś czas podlewać. Nie pytaj mnie jednak w tej kwestii. Moja wiedza na temat ogrodnictwa jest tak samo limitowana jak empatia mojego ojca. Musisz znaleźć sobie lepszych mentorów niż mnie. Co w sumie przypomina mi... W sumie to jest dobry czas, żeby odnaleźć nowych ludzi. Nie to, że nie podoba mi się pomysł... tylko naszej dwójki tutaj samemu na oceanie. Trójki! To kot się nie liczy do ludzi. A teraz wyciągaj żarcie z piekarnika, kotę. Ale no jesteś przewoźnikiem dusz. O, do Majtus dotarliśmy. A przewodnicy dusz zbierają... odnajdują dusze. I tak pomagają im wypełnić ich ostatnie życzenia. Jakkolwiek zwyczajne by one nie były. Koteł się boi. Słyszałem o miejscu niedaleko stąd, gdzie ktokolwiek, ktoś może potrzebować twojej pomocy. I jestem pewna, że polubisz tego kogoś, jeśli jest tym, za kogo się podaje. Za kogo go uważam. Idź. No więc wypłyńmy. Okej, okay, mam jakieś owoce? Delphine. Meduzy! O, to znowu nadchodzą. Ach, nie czuję się zbyt dobrze. Idź, mam w ciebie wiarę. Popatrzę ze środka. Jup. Nie bój się, Stella. Będą iść prosto na ciebie. No to teraz wytłumaczę ci, siostrzyczka. Jeśli nie kojarzysz, bo z tego co wiem, widziałaś to. Musisz po prostu biegać i łapać Majtuzy.
Jeszcze nie widziałam. Na różnych piętrach, w różnych miejscach po prostu łapie jak najwięcej. Te żółte dają pieniądze, te zielone dają świecącą galakretkę. Fajo! Mroczne meduzy nadciągają. I w sumie, powiem szczerze, że te meduzy były tym powodem, dlaczego zbywam tą farmę tak wysoko, żeby łatwiej po prostu je łapać. Fajo! Tak. No proszę, tak. Fajna gra, fajna. Bardzo fajna. Mam nadzieję, że zrobią tłumaczenie. Nie byłbym taki pewien, większość ich gier nie posiadało tłumaczenia. Ale niektóre tak? Nie jestem pewien, aż tak się nie znam na tym. Wiesz, no, bądź co, bądź nie siedzę. Dużo kaszy. Ej, meduza, wracaj! Dobra, przynajmniej jedną złapałem. Chodź, bo nam uciekają meduzy. No, wiem. Piękne są, swoją drogą. Co ja, i mroczne. I Gwen się ich boi. Biedna Gwen. Ale przyznam szczerze, to jest jedna z tych gier, które jakkolwiek by nie były, powiedzmy, łatwe czy... Przyjemne. Czy niczym właśnie takim szczególnym czy relaksującym, to jest jedna z tych gier, które naprawdę polubiłem, kiedy zobaczyłem ją. Po pierwsze u ciebie na Xklocksie, po raz kolejny to podkreślam, a po drugie u pewnego gościa. Niebiesko-włosego kalafiora, jak go zwykłem nazywać czasami. Ewentualnie Szybuszmana, ewentualnie... Cibimana. Nie jest Cibimanem. Jest? Nie. Ale ogólnie wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, w sumie i tak go polecam, więc no. Dobry kanał. Co ja wiem. Ostatnio nie widzę u niego niczego takiego szczególnego, na co bym patrzył, ale tak, w porządku, goście, naprawdę. A teraz bez zgadania o tym, łapmy te meduzy. To ostatni zryw, więc ich nie będzie. Zawsze pod koniec jest taka fala. Ale trochę sporo zarobiliśmy. A tu 200. Czekaj. No 755. Prawie 1000. Potrzebujemy 5000 na klucz. Albo double jumpa. Tak. Jak sugeruje nam gra, chyba za niedługo zdobędziemy. W ogóle te animacje są piękne też poza tym, poza grafiką samą w sobie. Dobra. Jest prosta, ale... Dobra, na start burtę. To ja wyznaczam nowy kierunek. Chyba tam. Skrzynię, będzie. Czy najpierw po ludzie? Dobra, najpierw skrzynię, potem po ludzi. Dobra. To chcesz łowić ryby, czy idziesz podlewać? Ja idę podlewać, ty okay. Możesz łowić. W ogóle dalej nie zastanawiam, kiedy w końcu te ryby będą trudniejsze. Jeszcze nie chcą. Ale i tak możesz już teraz podlać. Aha, czy ciebie konewka zgniata po prostu. O, mam rybę. Pewnie klasyczną. Tja. Dalej nie wiem, kiedy będą lepsze, bo widziałem, podkreślam, widziałem lepsze już. Powiedzmy na tych trailerach czy cokolwiek, ale tutaj nie, same podstawowe. W ogóle co, tylko spróbować to zrobić? Coś ugotować z tego, czy nie? Jak mam odłożyć? Co odłożyć? Co chcesz odłożyć? A już odłożyłam, dobra. Co odłożyłaś? A nie odłożyłam. Teraz odłożyłam. Chciałam konewkę odłożyć. Nie odkłada się tu niczego. Jak nie? No tak, że patrz, wchodzę i obserwuj moją postać dokładnie. Światło się przemienia w konewkę. Ale... Wyjść chciałaś tam, nie odłożyć konewkę. O, jesteśmy? To ja zanurkuję. Nie w tym miejscu. Okej. Gdzie mam nurkować? Tam gdzie świeci, ale ja już tam nurkuję, więc nie trzeba. Dobra. Aj, copper one. Nie, one or. Właśnie or. Ore, or. Dobra. Dobra. To ja już wyznaczam kolejny kurs. No wiesz, co na kota nie poczekasz? I tak nie odpłynę bez ciebie. Nie wyzbieraliśmy wszystkiego jeszcze. No. Czekaj. Idę odebrać, ty zbieraj. No jeśli coś się pojawi, to zbiorę. O. Dwie porcje. Okej. Okay. Dalej niczego tu nie widzę. Chyba już. Może później się coś pojawić. No może. Może później się coś pojawić, tak. Na pewno się pojawią muszle na naszym statku. Dobra, w takim razie znowu nawigacja. I tu. Chociaż nie wiem, czy my to przeżyjemy, patrząc na to, ile tu błyskawic widać na mapce. Ale dobra. Jeszcze mam parę minut, to akurat się tym zajmiemy. I tym razem, powiem szczerze, wytnę tą podróż, jeśli nic ciekawego nie będzie. Wiecie, żeby po prostu odcinki były bardziej skompresowane na jakichś ciekawościach, nowościach, a nie tylko na bieganiu i podlewaniu wiecznym. Tak będzie chyba lepiej. Dobra, to wycinę. Dobra, burze się zaczynają. Czyżby to była nasza śmierć? Oby. Nasz statek zatonął? Oby nie. A może będzie w końcu to, o czym mówiłem, czyli łapanie piorunów w butelkę? Podejrzewam, że tak.
No właśnie, powinno być z tego, co się orientuje, ale nie jestem pewien. No, bo jesteśmy w środku burzy. W ogóle jak tam z czasem? Chcesz, to się schowaj. Można tam usiąść na kanapie. To nie problem. Kotek się boi. Można głaskać kota. Lubię. Swoją drogą, słyszałem też wspomnieć o problemie, który powoduje, że kot po prostu wyparł, znikasz, tak nazwę. Że po prostu znikasz z gry kot. Jak? Właśnie nie wiem, ale ponoć może taki bug właśnie zdarzyć, że kot zniknie i tyle go było. Teraz chyba nie musisz podlewać, bo deszcz chyba podlewa. Nie wiem. Ale jakby... A! Już dorosła kawa! Coffee beans. Dobra, to pójdę, spróbuję zrobić coś z kawy właśnie. Dobra, ja poszedłem z kukurydzem. I jeszcze jedną kawę, niech będzie. Jesteśmy już na miejscu swoją drogą. Cóż, cóż. Aha. Dobra, kawa. Zobaczymy, czy się będzie podobać. I... Chyba na tym będziemy kończyć dzisiaj, potem jak zobaczymy tą wysepkę. Tak myślę. Oczywiście więcej odcinków będzie prawdopodobnie, siostro, ci to mówiłem. Fajnie. A teraz wychodź i idziemy na wysepkę. Ej, bo nam się żarło spali. No to wyciągnij kawę i potem idziemy. Widzę, że kawa się szybko robi. Bardzo. Czarna kawa. A, tylko jedna prośba. Nie dawaj jej głęno od razu, damy ją wtedy, kiedy ona będzie po prostu... głodna. Okej, nie ma tu nic do zrobienia, tak. Czyli... nauci. Jak ty wskakujesz na tą łódkę? Powiedz mi. Ja no nie fajnie. Umiem. I moja postać nie może wskakiwać po prostu na tą łódź. A ja mam jedno z problemów. Dobra. Okej. Okay. Drzewo! Łodę! No halo, teraz ty... Musimy współpracować w tym. Patrz na tego kota! Widzę, no ja już ścinałem drzewa. Prawie mnie zginął. Właśnie, jeśli kot zniknie, taka ciekawostka, nie można w ogóle śledzić drzew. Halo, drzewo! Ty jesteś łodkiem! Dobra. Nie, ta gra jest super. Bo jeszcze raz w kopie chyba się fajnie gra przez to, że nie trzeba spać, chociaż i tak ograniczone są działania. O, kolejne drzewo. I chyba mam jakiegoś ludzia. Chociaż trudno tu powiedzieć o ludziu w sumie. Pewnie to będzie jakieś zwierzę. Obstawiam ptaka? Tak. Widziałem już parę takich ptakoludzi na trailerach w ogóle, więc pewnie to będzie jeden z tych ptakoludziów. Czekaj. Czekaj, może najpierw z nim pogadajmy, zanim będziemy łowić. Chociaż mi to na ptaka nie wygląda, to coś. Nad jego głową. To jest jakiś żaba. Okej, zobaczmy co to. O! Świetnie! Jesteś tu. Słuchaj. Upuściłem cytrynę do tego bajorka. Moje palce były całkowicie klejące. I tak jakoś tak się po prostu wyślizgnęła. Czemu? Dobre pytanie. Jadłem pyszne jagody przez cały dzień. Patrz na jej minę. Widzę. Spójrz na moje ręce, no przysięgam. Eksperymentowałem. Tak mówię po swojemu oczywiście, bo nie mówię prawidłowo, nie zawsze po swojemu muszę. Chciałem wycisnąć trochę cytrusów na te dzikie owoce. Teraz to są po prostu jagody, czy tam jakieś po prostu tego typu jakieś maliny, jeżdżę tego typu rzeczy, bez żadnego twistu, czy bez żadnego typu jakiegoś zakręcenia, jakiejś zmiany, niezwykłości. Chyba, że... To jest dokładnie tam. W wodzie. Zrobiłem to samemu, ale mam pełno... owoców, żeby się do zajęcia się. Dobra, kot. Możesz łowić. No, wzywaj kotwicę i łów to. W dół i przycisk skoku. Dobra. Kot na kotwicy wyławia. Nie trafiłaś. W dół i przycisk skoku. I kotwica. Chyba, że kot nie umie wyłowić. O, wyłowiłaś. Chcesz to pogadaj ty. A, nie możesz. Czyli ty możesz robić wszystko na statku, ale nie możesz z nimi gadać. To jest ta cytryna. Możesz teraz tylko znaleźć jakąś chusteczkę czy coś. Nie chcę mieć... Nie chcę, żeby sok z jagód się wylał na to wszystko. Ale nieważne. Po prostu potrzymaj tą cytrynę dla mnie. Tylko jej nie ściskaj. Czekaj chwilę. Może możesz mi pomóc. Ta wyspa jest pozbawiona żarcia.
Mój żołądek zawsze czuje się pusty. Może mógłbym ci... Na twoim statku. Z gotowaniem, łowieniem ryb, budowaniem. Nie mam żadnych specjalnych narzędzi, ale na pewno sobie poradzę. Nie myśl o tym za bardzo. Po prostu chodźmy na twoją łódź. 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 Tak. Dobra, czyli chyba mamy nowego ludzia. Co do czemu my ciągle skaczemy? No, teraz już nie można nawigować. A wcześniej można było. Ta gra się buguje. Jest. Stella! O, wow. Ta łódź jest wspaniała. O, oto i nadchodzi prawdziwy ja, ty mały łobuziaku, czy mała łobuziaro. Przygotuj się na rodzinne zjednoczenie. Okej. Okay, mówiłam, że żaba! To będzie jakaś żaba chyba. Ja spróbuję Gwen swoim stylem narysować chyba dzisiaj. Dobra. Co to za żabę? To ja, Stella. Twój wujek Atul. Atul. Zaskoczona? Szczęśliwe je, mam nadzieję. Byłem na tej wyspie już przez długi czas. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć te wszystkie widoki morskie razem z tobą. Byłem samotny ze swoimi myślami. Teraz mam ciebie. Sprout, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale ogólnie dobra mniejsza o to. Chodźmy postawić żagle na wielką przygodę. Naprzód. Czekaj chwilę. Czy to... To... Jest... Aha. I żabeł się ucieka. To... Jest! Co on chce w ogóle? Wędkę. Wiedziałem to. To morski mistrz 2000. Tak właściwie nigdy nie widziałem go w akcji. Tylko słyszałem plotki. Wygląda na to, że możesz złapać dzięki niemu największe i najpiękniejsze ryby. Wow, Stella. Na pewno wiesz, jak się sobą zająć. Patrz na tę żabę. Widzę. Czekaj chwilę. Brakuje paru śrubek. Niech zgadnę. Do tej pory wyławiałeś głównie śmieci. Cóż, od tej pory już nigdy więcej. Zobaczysz różnicę natychmiastowo. Nie chcę. Przetestuj dla zabawy. Ja chcę testować. Dobra, koc, testuj. No dalej. Wędka się złamie, złamie się wędka. Czyli naprawdę trzeba było poczekać, że tam będą większe zdobycze. Może łódź bardziej, tylko żeby się nie złamała i... Ośmiornica! Kałamarnica. Dobra. Spróbuj. Powiem szczerze, że na obecny moment starczy. Good job, Sprout. Pogadam z nim do końca, po czym kończymy odcinek, bo już jest pół godziny. Jest cute. Nie miała żadnych szans. No, na pewno nie marnujesz tego czasu. To czyni cię profesjonalistą. To jest mistrzowski poziom łowienia. To wszystko naprawdę mnie nakręciło, coś tego typu. Co przypomina mi, mam tą dziwną, błyszczącą rzecz w mojej kieszeni na wyspie. Nie wiem, co to robi. Możesz sobie to wziąć. Dla bezpieczeństwa, przechowania, coś tego typu. Tak sobie myślę, o bracie. Muszę wziąć inhalator czy coś tego typu, to takie chyba co na astmę się bierze, nie jestem pewien. Tak, o, inhalator. I przy okazji możesz być ciekawa, może już od razu próbować, bo ale tak, ta woda jest bardzo słona. I cóż, poważę sobie trochę popatrzę wokół. Możesz łowić ile tylko chcesz, po prostu od serca. Dobra. Obola dostaliśmy. Czyli możemy już odkryć... Double jumpa. Tak, ale to wszystko już w następnym epizodzie, tak więc... Ja wam dziękuję jednocześnie. Dandelion też. Mam nadzieję, że podobało wam się mimo tych wszystkich problem, przerw i tak dalej. I że mikrofon brzmiał w miarę dobrze, bo jednak... Zawsze jak mam koopa z kimś, to... Muszę go rozkręcać i do końca ogarniam co jak. Tak więc, no ja już dziękuję. Ale czekaj, ja chcę recenzję zrobić. No to powiedz po swojemu. Gra jest wspaniała, ja po prostu... Nie wiem jakim cudem... Ty pamiętasz, że ja w to grałam, skoro ja w to nie grałam. Ale no grałaś. Mniejsze. Jak dzisiaj zagrałam, to po prostu gra mnie tak zakochała w sobie. I właśnie w tej chwili, po tym jak skończymy to nagrywać, lecę
do mojego X-Kloca i pobieram Spiritfarera. Ty grałaś na X-Klocie? No nie grałam! Te turysty grałam! No, te turysty grałaś, to prawda, ale w to też, jestem pewien. Musicie się coś pomylić, naprawdę. Ale dobra, mniejsza z tym, po prostu dziękuję, trzymajcie się, hej. Hej.